to już idzie od dawna, chyba od końca II wojny światowej. Jest intencja budowy tego rodzaju państwa, gdzie Polacy będą po prostu w roli podrzędnych niewolników. I w tej chwili, w obecnej sytuacji z Ukrainą, jest to poszerzone też o Ukrainę, bo to jest łakomy kąsek. Powiedzmy 40 milionów ludzi w Polsce i 60 milionów na Ukrainie, to jest 100 milionów słowiańskich niewolników. I tutaj ja to nazywam budową wielkiej hazarii i oczywiście ja widzę elementy tej budowy w postaci wspólnych zobowiązań, w postaci powiedzmy haniebnej ukrainizacji polskiego rynku pracy, w postaci dotacji pieniędzy i wojska czy broni dla Ukrainy przez rządy niepolskie, bo nie mogę ich nazwać polskimi rządami w obecnej chwili, jest cały czas tendencja budowy wielkiej hazarii. No więc to jest bardzo łakomy kąsek, ponieważ nigdzie na świecie nie ma ludzi tak potulnych i tak zdolnych mechanicznie, bym powiedział, do wykonywania robót precyzyjnych jak Polacy i Ukraińcy. No więc nie ma tego w Afryce, nie ma tego w Ameryce Południowej, no i to jest wielka gratka. Dużo zdolnych robotników. Absolutnie, 100 milionów robotników pod małą grupę, egidą, pod kontrolą małej grupy żydowskiej czy amerykańskiej, to jest niesamowita gratka na świecie. Nie ma gdzie indziej w tej chwili takiej okazji. To jest lepsze niż ropa naftowa. Skończył? Ten szkodnik polityczny, mówię o tym Mińskim, ja wam nic nie powiem. Bo jeśli ja bym wam musiał tłumaczyć to, co ten dziad mówi, Tymiński, to znaczy, że nasza dotychczasowa praca była bez sensu. I do widzenia. Spławiliśmy dziada.